dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. To nie jest tak prosto, dziękujemy. Drodzy Państwo, czy wypuścimy ich? No pewnie, że nie. Prosimy o wizję. No, wiedziałam, że mają jeszcze coś. My mamy, proszę Państwa, jeszcze na półtorej godziny. Gloria Vivaldiego, koronacyjna Mozarta. Mamy. Powiadają, że nie jest ładna, ha, liola. Nie jest to nowina żadna, ha, liola. Bo się codzie na wschodzie, ha, liola. Leją są w ogrodzie, kuku, kuku, hej, kuku. Teraz wy kuku. Kuku, kuku. A co tak nieczysto? Kuku, kuku, hej, kuku. Kuku, kuku, hej! O!
Państwo, to oczywiście taka przerwa, żeby Pani Iwona odpoczęła, dlatego dostaje kwiaty i podziękowania, ale oczywiście liczymy na jeszcze jeden. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Musielibyśmy się przebrać. Nie, żartuję, żartuję. Proszę. Nie, mamy gospel, ale co, ludowe? Tak. To co tu jest? Halo, 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 proszę Państwa. Halo, nie rozerwę się. Zaśpiewam i to, i to. Proszę bardzo, rola dla panów. Dobra, damy wam szansę. Kukułeczka, kukam, chłopiec wanny szukam, spodzina przebieram i nosa zadziram. Kuku, kuku. Oh!
prosimy tych, którzy wychodzą, żeby jeszcze raz się ukłonić. A, ty nie. O, wyszedł, udał, że nas nie zna. Drodzy Państwo, gdyby nie to, że trzeba rozpocząć koncert laureatów, to prawdopodobnie byśmy ich nie wypuścili jeszcze. W związku z tym, że czas już nadszedł i Państwo na pewno jesteście bardzo niecierpliwi, żeby się dowiedzieć, kto zwyciężył, najpierw ja poproszę tutaj prezesa Międzyrzeckiego Chóru Kameralnego Stowarzyszenia, pana Waldemara Koziolewskiego, bardzo proszę. Już jest, nie oddam ci mojego mikrofonu. Bardzo proszę, weźmy. I jeszcze raz, myślę, że już teraz razem przywitamy gości, bo witaliśmy raz z rana, ale wtedy nie wszyscy byli. Wobec tego teraz jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie witamy wszystkich chórzystów, wszystkich dyrygentów, a nade wszystko widzów. Przywitanie gości zostawiam prezesowi, bo on ważniejszy. Czarna robota zawsze moja. Kochani, ja mam ogromną przyjemność, zaszczyt przywitać naszych przyjaciół, którzy z nami współtworzą ten festiwal, festiwal Mucha. Witam na widowni pana burmistrza Międzyrzecza, pana Tadeusza Dubickiego. Witam serdecznie. W imieniu pana starosty powiatu międzyrzeckiego witam panią Halinę Pilipczuk. Witam naszego kochanego sponsora, pana prezesa Zbigniewa Górnego, prezesa Gospodarczego Banku Spółdzielczego. Witam kolejnego sponsora, pana Tomasza Kirchensteina, właściciela Centrum Szkoleniowego Edukus. Drodzy Państwo, ja mam mały kłopot, pomóżcie mi, nie zauważyłem pana posła Wontora. Czy jest? Nie słyszymy. Być może obowiązki zatrzymały. Ja za chwilę też poproszę moją koleżankę szanowną o odczytanie listu pani senator Chatki, która była uprzejma takowy list do nas nadesłać. Pozwolę sobie też z tego miejsca usprawiedliwić pana wojewodę, którego obowiązki nie pozwoliły na dotarcie dzisiaj na finał tego festiwalu, ponieważ pan wojewoda ma po prostu swoje jakieś zobowiązania, swoje plany, a jest patronem honorowym tego festiwalu, prosił, żeby przeprosić, jest z nami i życzy nam powodzenia. Dziękujemy za objęcie patronatem tego festiwalu przez pana wojewodę. I kochani, jeszcze pozwólcie, że na koniec w formie przywitania i podziękowania dla naszych patronów medialnych, bo są z nami od pierwszej edycji, są z nami, tworzą, współtworzą i myślę, że cieszmy się z tego, że są z nami. Radio Zachód. Pan Eugeniusz Banachowicz, redaktor Eugeniusz Banachowicz. Telewizja Polska Gorzów była z nami wcześniej, robiła, niektórzy zaśpiewali, mieli możliwość udzielenia wywiadów. Gazeta Lubuska i portal społecznościowy Ziemia Międzyrzecka. Dziękujemy wam bardzo, bardzo serdecznie za to, że jesteście z nami, współtworzycie ten festiwal. Marysiu, bardzo cię proszę. I dziękuję za udzielenie mi głosu, bo już myślałam, że to nie nastąpi. Bardzo serdecznie przeczytam Państwu list pani senator Rzeczypospolitej Polskiej, biuro senatorskie Heleny Chatka. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na koncert galowy festiwalu Druga Międzyrzecka Uczta Chórów Amatorskich. Obowiązki związane z pełnieniem funkcji senatora Rzeczypospolitej Polskiej nie pozwalają mi niestety na osobisty udział w tym wydarzeniu. Ubolewam, że nie mogę uczestniczyć razem z Państwem w tym szczególnym święcie artystycznym, tym bardziej, że objęłam festiwal swoim honorowym patronatem. Jestem przekonana, że występy festiwalowe będą okazją do wysłuchania niezwykłych dźwięków. Mam nadzieję, że festiwal zaowocuje również nawiązaniem kontaktów, które w przyszłości umożliwią podejmowanie inicjatyw równie wyjątkowych i prezentujących najwyższą klasę jak Międzyrzecka Uczta. Cieszę się, że województwo lubuskie bogate jest w tak znakomite inicjatywy stwarzające możliwość bezpośredniego kontaktu z muzyką
oraz sprzyjające wyjątkowym doznaniom artystycznym. Wszystkim słuchaczom i organizatorom pragnę złożyć życzenia wielu chwil przyjemności przy wspaniałej muzyce. Mam nadzieję, że będzie to dla Państwa wyjątkowa okazja do realizacji przy kojących dźwiękach muzyki chóralnej. Z poważaniem, Helena Hatka. Pozwól Marysiu jeszcze jedno słowo podziękowania. Ja nie bez kozery zostawiłem to na deser. Otóż chciałbym szczególnie gorąco podziękować panu Andrzejowi Sobczakowi, dyrektorowi Miedrzeckiego Ośrodka Kultury, dzięki któremu i współorganizatorowi tej imprezy, dzięki któremu możemy gościć tu na deskach tego cudownego obiektu, bo słyszałem niemal chyba już od wszystkich, że jest to rzeczywiście fajny obiekt i no i mamy czym się szczycić. Dziękujemy bardzo, Andrzeju. O dyrekcji Szkoły Podstawowej numer... Podobało się dwójce? No właśnie, pani dyrektor, bardzo pani Katarzyna Dymel, dzięki pani mogliśmy szybko i sprawnie rozśpiewać się w godziwych warunkach, zjeść posiłek i wszystko to było tak sprawnie, jeszcze sprawniej niż w roku ubiegłym. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. No i on już sobie poszedł, a mnie zostawił. Drodzy Państwo, ja go zaraz i tak wywołam, niech on sobie nie myśli. A ja, żeby nie być sama na scenie, bardzo proszę na scenę wszystkich dyrygentów. I tak, zapraszam pana Jarosława Kręca. Dyrygenta Ad Libitum Gniezno. Panią Markę Mikołajczak-Niewińską. Dyrygenta chóru ze Ślemu. Pana Andrzeja Wargułę. Dyrygenta chóru Cantabile, chór z Zamku Górków z Szamowy. Panią Urszulę Żmijewską, szczeciński zespół wokalny. Panią Hannę Markowską-Krzemin, dyrygentkę chóru Krzemin z Krzemin. Pana Macieja Ogarka, kartem Domino Zielona Góra. Pana Tomasza Podpica, Forte Chorwą Grobiec. Panią Annę Ślotę, ex Gambio Corpis Leszno. Panią Annę Celinę Falkiewicz, Ars Cantata Warszawa. Panią Barbarę Paszkiewicz, Cantata Grodzisk Mazowiecki. Oraz panią Dominikę Kawiowską, chór Uniwersytetu Ekonomicznego Katowice. Drodzy Państwo, to dzięki tym wspaniałym ludziom to dzisiejsze święto mogło być tak fantastyczne. Ale mój kolega doskonale zna wszystkich chórzystów i dyrygentów chórów tym bardziej, na pewno się nie pomyli. Oczywiście. Ale jak wiesz, złośliwość jest miarą inteligencji, dlatego dziękuję Państwu, że tak stanęliście. Oczywiście Państwo dostają wszyscy certyfikaty. Jest to bardzo ważne. Nie wiem, czy zauważyliście Państwo, że on omija wszystkich panów. A my, drodzy widzowie, drodzy chórzyści, podziękujmy oklaskami naszym fantastycznym dyrygentom. Drodzy dyrygenci, ale zostańcie proszę jeszcze z nami. No i wiesz, takie to proste. Raz machniesz i wszyscy się kłaniają.
Ja bardzo bym prosiła teraz jury o odczytanie protokołu. Tak, oczywiście zostańcie tutaj, kochani, stanowicie fantastyczną dekorację. Już wszystko jest. Wobec tego ja bardzo poproszę przewodniczącego jury, pana profesora Leszka Bajona, o odczytanie. Może, panie profesorze, będziemy to tak czytali fragmentami, żeby od razu wręczać nagrody, tak, czy nie? Myślę, że tak. To bardzo proszę ten wyższy poziom, oczywiście. Za wysoki, jak na mnie, ale... Proszę Państwa, zanim... słychać? Zanim odczytam tę suchą literę protokołu, to kilka zdań na temat tego, czym jest Festiwal Mucha. Jest to jedyny w swoim rodzaju festiwal w Polsce i nie waham się, chyba również w wielu innych krajach nie spotyka się czegoś takiego. Kiedy zapytano nas o definicję, co to znaczy piosenka biesiadna, nie ma takiej definicji. Jak udało nam się to usłyszeć z satysfakcją już na drugim festiwalu, poszukiwania dyrygentów idą w różnych kierunkach i właściwie można by streścić tak, że jest to pieśń, która sprzyja wytwarzaniu dobrej, przyjaznej atmosfery, która może towarzyszyć spotkaniom, jakimś ucztom, ogniskom. I to nie ma znaczenia, czy to jest pochodzenia ludowego, czy jest oryginalna, skomponowana pieśń, czy pieśń jakichś innych narodów. I takie właśnie pieśni dzisiaj słyszeliśmy, bo na większości festiwali i konkursów, które się słucha, polskie chóry chętnie śpiewają głównie muzykę sakralną z różnych okresów i w różnych odmianach. I właściwie taki jedyne festiwale, które mają taki swój kształt repertuarowy, to konkursy kolędowe, stojące właściwie na pograniczu muzyki sakralnej i tej muzyki ludowej lub nawet rozrywkowej, jaką tutaj Państwo prezentują. Druga już edycja festiwalu Muchy wskazuje, że ten repertuar się nam znacznie poszerza. Pamiętam, kiedy jechałem w zeszłym roku tutaj na ten pierwszy festiwal, mieliśmy zgłoszonych 15 chórów. Myślę sobie, trudno będzie wysłuchać 15 kurdeszy. Dzisiaj słuchaliśmy tylko jednego, ale znakomitego wykonania. I bardzo dobrze, że właśnie szukacie Państwo czegoś innego. I teraz protokół jury. Zacznę od tego, że żyli w składzie ja oraz członkowie. Profesor Iwona Wiśniewska-Salamon oraz redaktor Eugeniusz Banachowicz oraz niestrudzony sekretarz żyli, pani magister Wiesława Murawska. Na posiedzeniu krótkim, ale burzliwym w dniu 29 września 2012 przyznało następujące nagrody. Zacznę może od wyróżnień, gdyż dotyczą one właśnie poszukiwań repertuarowych. I przyznaliśmy takie dwa wyróżnienia za repertuar najbardziej odpowiadający formule i idei tego festiwalu. I tak, pierwsze wyróżnienie, chór Ad Libitum z Gniezna. Jeszcze tylko krótki komentarz, kwartet Ad Libitum. Nie dość, że właśnie wykonał wszystkie utwory mieszczące się w tym pojemnym dosyć, w tej pojemnej naszej definicji, to wszystkie te utwory były opracowaniami lub oryginalnymi kompozycjami kierownika Jarosława Kręca. Brawo!
wyróżnienie otrzymuje chór Ars Cantata z Warszawy. I teraz nagrody regulaminowe. Nagrodę dla najlepszego dyrygenta otrzymuje Dominika Kawiorska Uniwersytetu Ekonomicznego z Katowic. Pan Tomasz Kieszczowski. Prosimy, panie Tomaszu. Pieśni polskiego kompozytora współczesnego dla szczecińskiego zespołu wokalnego. Prosimy, panie dyrektorze. Osobiście chciałbym serdecznie wszystkim wykonawcom podziękować za wspaniałą atmosferę artystyczną. Mam nadzieję, że wszystko pasowało, podobało się i Mucha, tak jak tutaj już padły słowa, będzie corocznie u nas realizowana. Wszystkiego dobrego wszystkim wykonawcom. Z kolei nagroda za najlepsze wykonanie pieśni biesiadnej, nagroda posła Bogusława Wontora, dla chóru Cantata z Grodziska Mazowieckiego. Za znakomite opracowanie i wykonanie pieśni Głęboka Studzienna. Ponieważ pana posła nie ma, przekazujemy dyplom, a nagrodę prześlemy pocztą w późniejszym terminie. Nagroda w wysokości 500 zł dla szczecińskiego zespołu wokalnego ze Szczecina. I prosimy dyrektora GBS-u pana Zbigniewa Górnego o wręczenie tej nagrody. Pan prezes Banku Spółdzielczego, prosimy, panie Zbigniewie. Dla chóru Cantemus Domino z Zielonej Góry. A o wręczenie proszę pana starostę Międzyrzeckiego, pana Grzegorza Gabriackiego. Dziękuję w imieniu panu Filipa.
zwycięzcą Grand Prix i Złotej Muchy oraz nagrodą w wysokości 2000 zł. Chór Uniwersytetu i prosimy burmistrza Międzyrzeca pana Tadeusza Kubickiego o wręczenie nagrody. Szczegółowe notatki. Jeżeli któryś z dyrygentów chciałby dowiedzieć się szczegółowo, co nam się podobało, a co nam się podobało mniej, to jesteśmy do dyspozycji. Państwu serdecznie dziękuję za znakomitą atmosferę, dyrygentom za solidną pracę i w coraz większym stopniu dostarczanie wam, słuchaczom, radości, organizatorom za wzorową organizację i do usłyszenia i zobaczenia za rok. Dziękujemy bardzo serdecznie, ale my mamy jeszcze jedną niespodziankę. Pan profesor pewnie nie wie, w ogóle całe jury nie wie o tym, że odbył się koncert integracyjny w Kościele Świętego Jana. Fantastyczny koncert, żywiołowy, gdzie każdy chór występował, śpiewał w różnym miejscu świątyni. Później na koniec wszyscy śpiewaliśmy i byśmy tak mogli śpiewać i śpiewać. I rozstać się nie można było. Ale przeprowadzony został tam konkurs na nagrodę publiczności. I chciałam powiedzieć, że nagrodę publiczności uzyskał chór, który zdobył 62 cukierki, a był to chór Uniwersytetu Ekonomicznego Katowice. Proszę o wręczenie nagrody publiczności. Za te fantastyczne występy. Drodzy dyrygenci, na chwileczkę was zwolnię, bo za chwileczkę rozpocznie się koncert laureatów i ja poproszę w kolejności od trzeciego, drugiego i pierwszego miejsca. A jak państwo teraz zejdziecie, oddam głos i poproszę o zabranie głosu pana burmistrza Tadeusza Dubickiego. Panie burmistrzu, prosimy bardzo. Pozwólcie państwo, że jeszcze raz poproszę na scenę pana burmistrza Tadeusza Dubickiego, prosząc o kilka słów na temat festiwalu. Dziękuję bardzo, szanowny panie prezesie, dzisiejszej wielkiej uroczystości. Szanowni drodzy państwo, ogromna radość nas, Międzyrzeczan, że możemy wspólnie z państwem, drodzy artyści chóralni, przeżywać tą radość świętowania. Ta uczta artystyczna, te piękne pieśni, to co wspominał pan profesor, przewodniczący jury, te pieśni ludowe, pieśni takie plenerowo, biesiadne i wreszcie naszych współczesnych kompozytorów. To jest ten przekrój, piękny przekrój festiwalowy dzisiejszej uroczystości. Cieszymy się bardzo, że reprezentowaliście według protokołu jury wysoki poziom.
tak jak bywa w sporcie, najlepsi zwyciężają, ale wszyscy byliście Państwo bardzo dobrzy na wysokim poziomie. To było czuć, widać i słychać. Drodzy Państwo, dzisiejsze spotkanie w ramach festiwalu, w ramach uczty Miedzierzecki Festiwal Chórów Amatorskich, to też jest klimat. To też klimat, to jest integracja. To integracja Was, drodzy Państwo, artystów, artystów choralnych, którzy tutaj w Międzyrzeczu również się integrujecie. Niezależnie od tej artystycznej rywalizacji, ale ta integracja stwarza wymiana doświadczenia. Dyrygenci ze sobą przedyskutują wiele tajników tej swojej profesjonalnej sztuki kierowania zespołem. I Wy, artyści choralni, również. Razem tworzycie taką wielką, wspaniałą, artystyczną rodzinę. W ramach tego festiwalu, w ramach Miedzierzeckiej Uczty. Ta wspaniała integracja. To raduje nas wszystkich. Jeszcze raz z całego serca życzę kolejnych sukcesów. Kolejnych. Czynicie to, co ten śpiew piękny, choralny. Czynicie to z serca i tylko serca. Dla serca nas. Bo my, słuchając te piękne pieśni, wyciszamy się. Mamy tą odskocznię dnia codziennego i przy Was i jutro i kolejne dni dla nas będą naprawdę wspaniałymi. Będziemy mieli w sobie dynamikę życia po tym, co słyszymy od Was. To, co wszczepiliście dla nas, to ciszę artystyczną w naszą duszę. Dziękuję w imieniu wszystkich Miedzierzeczy. Dziękujemy Panie Burmistrzu. Oj, myślę, że za rok znów spotkamy się i z Państwem, i z Panem Burmistrzem. Prawda, Panie Burmistrzu? Tak. No oczywiście. Pewnie, że tak. Drodzy Państwo, jeszcze taką trochę prywaty. Jeden z pilotów, z opiekunów, bardzo mnie prosił, żeby podać drugie miejsce. To znaczy, bo nagroda w obliczności to 62 cukierki, ale był taki zespół, który przegrał tylko o 2 cukierki. Czy chcecie wiedzieć, kto to był? A więc był to Chór de Chor z Wągrowi. Nagrodą są oczywiście te gromkie oklaski. Ja poproszę Panią Urszulę Żmijewską. Już jest. No jakoś tak nie wiem. Ja może się zapytam. Droga Pani Dyrygent, droga Pani Urszulo, proszę powiedzieć, co wykonacie? Strach. Oto mamy utwór Strach Marka Jasińskiego. To tak jest strach. Dobry akcent. Już nie mamy mikrofonu. Jak tu ciemno, mamo, mamo, posiedź ze mną. Za firanką ktoś się chowa, może wilka, może sowa. Widzisz, widzisz tam wysoko, jego żółte świeci oko. Czy on tutaj nie przyleci, czy on lubi małe dzieci? Mamo! Powiedz mu, Akysz, mamo, śpisz. Jak tu ciemno, tato, tato, posiedź ze mną. Za oknami wiatr się gniewa, krzyczy, gwiżdże, szarpie drzewa. A gdy już cicha, zaraz słychać, jak coś w róże głośno wzdycha. Czy to coś, co mieszka w róże, to jest małe, czy też duże? Tato, może to jest mysz? Tato, śpisz. Jak tu ciemno, jak tu ciemno. Kto posiedzi teraz ze mną? Wiem, pod kołdrę głowę schowa,
bał. Będę dziuplę miał jak sowa, będę norkę miał jak chomik, będę miał swój własny domek. Będę domek miał malutki i cieplutki i mięciutki. Jak tu ciemno, jak tu fajnie śpię. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę zdobywcę srebrnej muchy, pana Macieja Ogarka, z całym swoim puwem. Witamy srebrną muchę. A ja poproszę pana Macieja, żeby powiedział, co wykonać. Zaśpiewamy dla państwa pierwszą pieśń, którą rozpoczęliśmy nasz występ, czyli Canticorum Jubilo Jerzego Fryderyka Chętka. Serdecznie dziękujemy. Srebrna mucha wygląda właśnie tak. I ja poproszę laureatów pierwszej nagrody, Złotą Muchę. Proszę panią Dominikę Kawiorską wraz z chórem Uniwersytetu Ekonomicznego Katowice. No i oczywiście poproszę o tytuł utworu, który państwo wykonać. Nie będziemy się powtarzać i chcielibyśmy dla państwa wykonać modlitwę do Boga Rodzicy Józefa Świdra. Któraś była muzyki deszczem, a w przejrzystym
czysta jak świt i płomień. Daj nam usta jak obłoki niebieskie, które czyste. Pod toczącym się gromem, która ziemi się uczyłaś przy Bogu, której ziemia jak niebo się stała. Daj nam z ognia Twego pas i ostrogi. Ale rusie na człowiecze jak morze rozgarła w synu ziemi i synu nieba. O, naucz matki nasze, jak cierpieć trzeba. Która jesteś jak nad czarnym lasem, zaczniemy walczyć. Miłością. Skończyła się już Międzyrzecka Uczta Chórów Amatorskich. Festiwal, na który czekało wiele chórów, które przyjechały dzisiaj tutaj. Zostały już nagrody rozdane. Przewodniczący jury, pan profesor Leszek Bajon. Jakie wrażenia dzisiejszego dnia? To była już druga uczta i ja się cieszę, że liczba dań na tej uczcie nam wyraźnie wzrasta. Z jednej strony cieszy, że ten repertuar pieśni biesiadnej i w ogóle definicja pieśni biesiadnej coraz bardziej nam się rozszerza. Można powiedzieć, że to jest wszelka muzyka, która nie jest jakoś związana z liturgią Kościoła, może być uznana za pieśń biesiadną, dlatego że muzyka z tekstem i to muzyka ta właśnie powinna głównie łagodzić obyczaje i sprzyjać jakimś takim zacieśnieniu kontaktów międzyludzkich. Uczta kojarzy się słusznie z biesiadą, z tymi wszystkimi daniami. Ludzie przy dobrym jedzeniu rozluźniają się i te kontakty nawiązują coraz lepsze, rozumieją się lepiej i cieszę się, że poszukiwania dyrygentów i zespołów idą właśnie w kierunku poszukania utworów w tym bardzo pojemnym właśnie haśle muzyka biesiadna. Przy czym chciałbym tylko dodać, że biesiadność tej muzyki, jeśli chodzi o tematykę, nie zwalnia nas z jakości wykonania. Uważam, że we wszystkich organizowanych kolejnych Muchach, bo wierzę, że będą, udział znakomitych zespołów dzisiaj świadczy o tym, że zainteresowanie wśród chórzystów jest duże i dyrygentów, że te poszukiwania pójdą właśnie w tych coraz szerszych kierunkach, w tych obszarach muzyki ludowej, opracowań jakichś śpiewów historycznych, ale sympatycznych bardzo, no i w kierunku kompozycji własnych. Jedna rzecz, że festiwal ten ma być poświęcony pieśni chóralnej, czyli wielogłosowej, w klasycznych opracowaniach. Mogą to być opracowania niekonwencjonalne, mogą to być kompozycje własne, ale
takie, które potrafią porwać publiczność. Porwać nie w sensie prymitywnego show, tylko oparte na znakomitym warsztacie choralnym. Tego będziemy przestrzegali zawsze, czyli kryteria, jak na wszystkich innych konkursach choralnych, tutaj muszą być żelazne. Nie ma ustępstwa, nie ma jakiegoś takiego wciągania publiczności we wspólną zabawę, ale bez warsztatu. A tutaj był ten warsztat? Był. O jakości festiwalu świadczy jakość laureatów. Tutaj nie dość, że ta szóstka, która bezwzględnie zasługiwała na nagrody i wyróżnienia, wcale tak bardzo daleko nie odbiegała od tej grupy, która nie zmieściła nam się w tej puli nagród, ale mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że nie było zespołu, którego udział tu można by uznać za nieporozumienie artystyczne. I to cieszy najbardziej. Dlatego, że mówię, o festiwalu świadczą laureaci i to, co na końcu. Jaki jest odstęp? Pan profesor w poprzednim roku, na poprzedniej pierwszej muszy, także tutaj był, prawda? I drugi raz pan przyjechał do nas. Lubię ten festiwal. Znaczy, to jest tak. Mam zaufanie do organizatorów. Do pana Waldemara Kazielowskiego? Szczególnie, bo sam pomysł jest trafiony w dziesiątkę. Festiwali, na których śpiewają chóry, śpiewają z taką smutną miną dosyć wysokiej klasy, motety i inne, jakieś takie kojarzące się z liturgią utwory, jest pełno. Jak mówiłem, na pograniczu stoją te konkursy kolędowe, bo tam już jest więcej elementów ludowych, ale jeszcze do tej pierwszej grupy bym zaliczał. A poszukiwanie w kierunku właśnie dobrze pojętej choralnej muzyki rozrywkowej daje nam ogromne pole. I cieszę się, że chóry to podchwyciły i coraz lepsze przyjeżdżają. Mamy nadzieję, że pan profesor znowu będzie u nas na następnej muszy, także może też w komisji sędziowskiej, a przynajmniej będzie tutaj wspierał nasze zespoły. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że tak się stanie. Że następne lata... Mnie optymizm nie opuszcza, mimo że w tym roku tak się zdarzyło, że już zwątpiłem w ogóle, czy się uda. Ale udało się. Dziękujemy bardzo. Rozmawiam z panią Dominiką Kawiorską, która jest dyrygentem chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Dzisiaj chór zdobył Złotą Muchę i Grand Prix. Jak pani wrażenia? To znaczy, jeszcze jestem bardzo rozemocjonowana. Dużo po prostu emocji towarzyszyło właśnie tym dzisiejszym występom, zarówno konkursowi, jak i później występowi w kościele i całej gali podsumowującej, przepraszam, troszkę się denerwuję, podsumowującej cały jakby konkurs, całą ucztę. Nie ukrywam, że bardzo, ale to bardzo się cieszę, zresztą moi chórzyści również są zachwyceni, że zdobyliśmy taką fantastyczną nagrodę. Jesteśmy w Międzyrzeczu po raz pierwszy i zostaliśmy strasznie miło powitani i przyjęci, także bardzo serdecznie dziękujemy i już nam zaproponowano, żebyśmy przyjechali w przyszłym roku jako gość specjalny. Nie wiem, czy to się uda, mam nadzieję, bo na pewno z wielką sympatią i z bardzo ciepłymi emocjami będziemy wspominać tutejszy festiwal, konkurs. Także bardzo dziękujemy i było wspaniale. Tak króciutko, ile lat już śpiewacie razem? Króciutko. Jesteśmy razem od 2000, żeby nie skłamać, 10 roku, od lutego. No cóż, niedużo, znaczy niedługi czas, natomiast bardzo dużo pracy. No i już też fajne osiągnięcia. No co mogę powiedzieć, ze studentami się fantastycznie pracuje. Fakt, że jest ciągła rotacja. No i tutaj na przykład na konkursie wystąpiliśmy z 33 osobami, a w chór liczy ponad 50. Także
jest to praca, no tak jak mówię, rotacja na okrągło i praca od nowa z każdym rokiem akademickim. Chociaż jest taki trzon zespołu, który się trzyma bardzo prężnie i uczestniczy za każdym razem właśnie w konkursach, w koncertach. Bardzo dużo tego mamy, jeśli chodzi o właśnie taką koncertową historię. Otrzymaliście też nagrodę publiczności, a głosowali inni uczestnicy chórów, ludzie, którzy się na tym znają, sami śpiewają. Zgadza się i to też było dla mnie zaskoczenie, szczerze powiedziawszy, chociaż dużo sygnałów otrzymywałam, że było fantastycznie, że bardzo się podobało i że ogólnie po prostu ludzie przyjęli nas po prostu bardzo ciepło, bo bardzo się podobało. Także dziękujemy. Życzymy też i sobie, żeby jeszcze wasz chór nas odwiedzał i dalej śpiewał dla nas. Dziękujemy bardzo. Pan Tomasz Kirchenstein z Centrum Szkoleniowego Edukus. Pan tutaj jest w roli sponsora. Pan zasponsorował jedną z nagród. Czy pan robi muzykę, czy z jakichś innych powodów? Witam serdecznie. W tym roku rozpoczynamy na terenie Międzyrzecza swoją działalność jako centrum szkoleniowe, ponieważ pracujemy z nauczycielami, a wśród chórzystów jest to dość popularna grupa. Uczestnicy, chórzyści to bardzo często też nauczyciele. W związku z tym staramy się tutaj łączyć tą działalność naszą edukacyjną z jakimś stopniu wspieraniem właśnie tej działalności jakby hobbystycznej, którą wykonują te osoby. Nie tylko nauka, ale również te dodatkowe zajęcia. A oczywiście zawsze prawdziwą przyjemnością jest uczestniczyć w takich akcjach, w których chociażby samo słuchanie takich wykonań powoduje, że człowiek przyjemnie się nastraja. Jakie wrażenia z koncertu? Był pan na całym koncercie, na wszystkich wysłuchaniach, prawda? Szczególne wrażenie zrobił na mnie ten koncert, jakby nie do końca planowany wcześniej, czyli koncert w kościele, tak? Gdzie ta ilość gardeł spowodowała, że wręcz cały kościół drżał i z prawdziwą przyjemnością tego koncertu właśnie się słuchało, zwłaszcza wykonania hymnu całego koncertu. Dziękujemy. Witaj, Ojcze, w naszym domu, w stole.
bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim wykonawcom. Coś do mnie powiedział i uciekł. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim wykonawcom, wszystkim gościom za przybycie. Dziękujemy Radzie Artystycznej. No i dziękuję za zgotowanie tego mojego debiutu. Przepraszam, że nie macham jeszcze tak rękoma jak trzeba, ale ja się naprawdę nauczę. Dzięki i do zobaczenia za rok. Thank you.